Cześć. Witam was wszystkich serdecznie na kolejnym i niestety ostatnim unboxingu Crate'u od Deck Maniacs. Crate tam już nam trochę towarzyszył, bo nawet już ze 2 lata będzie może nawet. No i muszę przyznać, że tutaj dużo fajnych rzeczy się przewinęło przez ten czas. No ale niestety, twórcy musieli zrezygnować z budowania Crate'ów ze względu na małą obsługę sklepu, o czym właśnie nam ostatnio dali znać i napisali, że będzie to ostatni Crate, który do nas dotrze. Szkoda. Naprawdę szkoda, bo cieszyłem się w sumie z tych Crate'ów co miesiąc i naprawdę fajne rzeczy tam czasami wrzucali i czasami dorzucali takie rzeczy, których normalnie bym nie chciał kupić po prostu, a tutaj się pojawiały i cieszę się, że się pojawiły, bo normalnie to moje pejsy by mi nie pozwoliły na to, żeby coś takiego kupić, a tak to mam takie fajne rzeczy. No nic, dobra, to może jeszcze kilka słów do twórców tego Crate'a. Few words for creators. Thank you guys. It was really great adventure. Every single month I get a really great gift from you. Thanks a lot for that. And I hope so you will come back with these crates for now. Thanks and take care. No dobra, to teraz wracamy do ostatniego unboxingu. Zapraszam. No i na tą ostatnią paczuszkę patrzę, w ogóle takie trochę smutne światełko w tunelu na pożegnanie chłopaków, na pożegnanie Crate'u, bo chłopaków to nie ma, nie. Tam sobie jeszcze będą dłubali w tym sklepie, może się kiedyś jeszcze zdecydują na to, żeby wrócić do tych Crate'ów. To mnie bardzo cieszyło. Może kiedyś mi się uda ich odwiedzić. Zobaczymy. Jeszcze w tym sklepie. Nigdy nic nie wiadomo. Dobra. Póki co zobaczymy, co nam przygotowali. W ostatnim krecie. Dosyć ciężkie, tutaj w ogóle rozbywane, tutaj się w ogóle pudełko nie chciało zamknąć. Tutaj właśnie widać, aż za było tak wystawało. Zobaczymy, co tam napakowali. No. Dobra, nie przedłużamy. Rzucimy okiem na ostatniego Crate'a. O, ale go zapakowali. Co tutaj jakieś panne? Wow. No dobra, patrzymy. Okej. Okay. Tu no są boostery z Ravnica Legends. O, Deck Builder Toolkit. No dobra, będziemy mieli co otwierać. Okej. Okay. No, zapewne jeszcze trochę atrakcji. Wow. Okej. Okay. I dali gildyjnego boostera. Azuriusa. No w sumie to oznacza jedno. Dobra, tego odłożę, dokupię resztę i to sobie otworzymy. Chociaż może jeszcze dzisiaj. Zobaczymy. No to powiem wam, że tak, się wykosztowali trochę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć boosterów tylko dali. Także nie będziemy dzisiaj szaleć. Tylko sobie zmontujemy
Znaczy nie zmontujemy, otworzymy sobie po prostu to, bo nawet nie mamy na jedną paczkę na LED decka. No dobra. Tych bideszków póki sobie odstawimy na kiedy indziej. A dzisiaj zajmiemy się. No. Aha, tak, bo ja tutaj już czułem potrzebnie bawić ostrością. Okej, no dobra. Na pożegnanie. Pięć butelek. Cia. Trochę to smutne. Nie, naprawdę szkoda. Fajne były te krajty. Ale niestety chłopaki nie wyrabiają. Też im było przykro. I szkoda. Tower Defense, pierwszy uncommon w naszym dzisiejszym zestawieniu. Dagger Coaster, Carnival and Carnage i naszym pierwszym razem będzie Sphinx of Foresight za 4-4-4. Możemy tą kartę pokazać w naszym rynku otwarcia, czyli jak na początku mamy gry. Jak to zrobimy, to mamy skraj 3 na początku naszego pierwszego upkeepu. Flying i podczas na początku naszego upkeepu mamy skraj 1. Ok, Gilgate i token Goblina. Ciach. Sobie od razu karki odrzucimy. Vampire. Dobra. Szkoda czasu na pierdoły. Result Watchdog. Dire Engineer. Beachless Pontiff. I znowu niebieski rar. Coś mi się zdaje, że to będzie wszystko pod... Azoriusa tutaj widzę. Biało, niebieskie wszystko. Aż się prosi, żeby później zmontować z tego. Chociaż to jest inny znowu. Spirit. Dobra. Ciach. Jeszcze 4 boostery. Czy będzie Mythic? Jakikolwiek. Jump Troller, Lead Battle i znowu Carnival and Carnage i kolejnym, o tym razem czerwony będzie, no i spoko, Rick's Muddy Revealer, spektakul, Human Shaman za 2, ciach. Chodzi do gry, to wyrzucamy kartę, dobieramy kartę. To zamiast... Aha, dobra, jak za spektakla wyrzucamy, to zamiast dyskartować, to możemy dobrać 3. To już jest fajne. Ciach. Simic i Topter. Z Azuriusa. Ciach. No, tych goblinków może być więcej. Nie będę płakał. Tych goblinów mam strasznie mało w porównaniu do tego, ile tych kart jest do tworzenia goblinów. Tam nie w kolekcji jest naprawdę skromnie. Czasami by się przydało ich trochę mieć więcej. Orzhov, Rakator, Smeldward, Ingus. Ok. Consecrate Consume i rare będzie Enchantment. Kiedykolwiek przeciwnik rzuca na creature spell. Okej, ten enchantment zadaje jeden obrażenia temu graczowi.
i za poświęcenie, jedynie poświęcenie, niszczymy wybrany artefakt lub enchantment. I dodatkowo zadajemy jeszcze dwa obrażenia. Spoko. Gilgaj. I ciach. I ostatni booster. I w tym ostatnim boosterze mam nadzieję, że będzie jeszcze coś fajnego. Na razie to się musimy dokopać do uncommonów. O, mamy Spirit Despires of the Spires, Angelic Exaltation, Eyes Everywhere. I ostatnim Unbreakable Formation. Za 3 instant i kreaturki, które kontrolują, dostają niezniszczalność. A jeżeli ten czar był rzucony w naszym main face, to dodatkowo rzucamy kanterek plus jeden na każdy z tych kreatur. I dodatkowo mają one vigilance do końca tury. Zacne, zacne. Król Gilgate i Spiritus. Dobra. To by było naszych 5 boosterów. No niestety, że nawet żadnej folii żeśmy upolowali. A w tych krajach zawsze w takiej fajnie się dodatkowe rzeczy losowały, a tutaj proszę, jakoś tak skromnie. Dobra, ale co? Mamy jeszcze do otwarcia naszego boostera. Azorius. 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 Dobra, udało mi się. Nie będzie to nie trwało to pół godziny. I wyciągamy to na bok. To ściągamy. A? Zabezpieczenie jeszcze w ogóle, żeby pikało na bramkach. Spoko. Można komuś dowcip zrobić, ale nie polecam, nie, naprawdę nie ma co komuś dowcipów robić. Play Allegiance. No, 3 boostery na MTG Arena. Jak ktoś jeszcze nie użył tego kodu, to sobie łapie. Ktoś gra w Arena, nie kupował żadnych boosterów, to może sobie użyć tego kodu i złapać sobie bonusowe kilka boosterków. Dobra, zobaczymy co tam naszykowali w tym boosterze. Archway Angel, Azorius Locket, Gate, tarararararara. Gate Colossus. My tylko przy tych będziemy się zatrzymywać przy Uncommona, Gateway Sneak, Squidlick Torrent. A, to jest to. Najdroższy common, tak? Droższy niż większość rarów z tego dodatku. Sky Tether. Eyes Everywhere. Fury Duelist. Pam, 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 pam. Sphinx of New Prague. Sphinx of Gilbach. O, no właśnie, to jest Senat Gilgate. Azure Skyward. Sphinx Inside. No i tak. Depose. Deploy. Mass Manipulation. Jedyny rar, który nam się tutaj pojawił. Kalecznie bym powiedział. Mass Manipulation. W sumie słabo, bo to ani... Po pierwsze tylko jeden rar. Kilka uncommonów mi się przewinęło, ale to... To i tak nie to, co trzeba. W sumie jakieś fajne rarki by były. Chociaż, no dobra, to Azorius, no tak.
to nie można się też za dużo spodziewać. Nie wiem, tak się przejechałem na tym Mazuriusie w sumie to już wcześniej, wiedziałem, że to będzie słabo. Ale Andrelli to po prostu już wygrał wszystko. Może teraz jak się go z czymś połączy, to może też się to stworzy, ale tak to... A, nie. Uciekło. Dobra. Netujemy dupy. I co? Kiedy sobie tam jeszcze obejrzymy sobie tego tak... Builder Toolkita, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Musi w kolejce chyba poczekać, bo jeszcze trochę się tego nazbierało. Wszystkiego, co muszę nagrać, a po prostu tego jest dużo. Chyba, że naprawdę będziecie to chcieli w pierwszej kolejności, to dajcie znać. No i te... W takim razie... te boostery trzeba będzie kupić w takim razie, tak? Bo w sumie by się przydało. Jak już jeden poszedł, no to już może i resztę. Dobra. Zobaczymy, trzeba będzie pomyśleć o tym, żeby może je zamówić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co żegnam się z wami i trzymajcie się. Cześć.